kolejna edycja doborowego czwartku przed nami. Proszę nam powiedzieć, na czym polega ta inicjatywa. Doborowe czwartki zostały zainicjowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi, jakby wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich osób, które są zainteresowane pracą w naszej formacji. Odbywają się one w każdy pierwszy czwartek miesiąca we wszystkich komendach województwa łódzkiego. Najbliższy już 4 marca zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracą w naszej formacji do siedziby Sieradzkiej Jednostki Policji w godzinach od 7.30 do 17.30. Oczywiście z każdą osobą zainteresowaną spotka się pracownik zespołu kadry szkolenia, który udzieli szczegółowych informacji na temat procedury rekrutacyjnej, omówi poszczególne jej etapy oraz omówi, jakie dokumenty należy złożyć, aby przystąpić do procedury rekrutacyjnej do służby w policji. O co kandydaci najczęściej pytają, z czym mają problemy, czym są zainteresowani? Najczęściej kandydaci właśnie pytają o procedurę doborową, jak wygląda, jakie są jej etapy, na czym polega, jakie dokumenty wymagane są, aby do tej procedury przystąpić. Pytają oczywiście o wynagrodzenie, jakie przywileje mają funkcjonariusze policji. Pytają również o tym, jakie są stanowiska, na których mogliby rozpocząć służbę. Jakie są warunki, żeby dołączyć do policji? W pierwszej kolejności oczywiście kandydat musi wypełnić odpowiednie dokumenty, podanie o przyjęcie do służby, a także kwestionariusz. Następnie odbywa się taki test wiedzy ogólnopolicyjnej. Następnie jest test sprawności fizycznej, test psychologiczny, jest rozmowa kwalifikacyjna, a na końcu komisja lekarska orzeka o stanie zdrowia tego kandydata i oczywiście o możliwości przyjęcia do służby. I oczywiście musi być to osoba niekarana. Jak najbardziej. Oczywiście są pewne wymogi, które musi spełniać kandydat, aby tę dokumentację złożyć i przystąpić do procedury doborowej. Czym zachęcają Państwo osoby do dołączania w szeregi policji? Oczywiście oferujemy stabilne wynagrodzenie, możliwość nabycia praw emerytalnych po przepracowaniu 25 lat. Oferujemy również możliwość podjęcia studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w formie stacjonarnej bądź niestacjonarnej i uzyskać tytuł licencjata bądź magistra na jednym z oferowanych kierunków studiów. To jest m.in. informatyka, bezpieczeństwo wewnętrzne i zarządzanie. Ponadto policja oferuje bogatą ofertę szkoleń specjalistycznych. Bardzo często policjanci swoje zainteresowania właśnie mogą rozwijać poprzez uczestnictwo w tych specjalistycznych kursach, na przykład z zakresu tych kryminalistyki, pomocy medycznej, są również kursy językowe, czy też na przykład cyberprzestępczości. Jest możliwość również uzyskania dodatkowych kwalifikacji, na przykład tytułu ratownika, uprawnienia stermotorzysty, bądź na przykład instruktora techniki i taktyki interwencji. Ponadto oferujemy również możliwość pracy na różnorodnych stanowiskach. Są to piony kryminalne, piony prewencyjne, w tym również można pracować jako na przykład dzielnicowy, czyli być osobą pierwszego kontaktu ze społeczeństwem. Można pracować w zespole nieletnich, zajmować się pracą z młodzieżą, a także działalność profilaktyczna, gdzie stanowisko właśnie dedykowane jest stanowisko profilaktyka społecznego, czyli takie działania przeciwdziałaniu przestępczości. Czy zainteresowanie tymi czwartkami jest duże jak do tej pory? Tak, oczywiście. Zarówno w bieżącym roku, jak i w poprzednim roku w ramach edycji doborowych czwartków było zainteresowanie osób, które chciały swoją przyszłość z naszą formacją policyjną związać. Oprócz doborowych czwartków na kandydatów czekamy codziennie w godzinach urzędowania komendy od poniedziałku do piątku, od 7.30 do 15.30. Osoby zainteresowane mogą przyjść i dokumenty oczywiście złożyć i stosowne informacje uzyskać. Ponadto zachęcam również do kontaktu telefonicznego z pracownikiem zespołu kadry szkolenia pod numerem telefonu 47 845 1416. Te numery telefonów są również dostępne na naszej stronie internetowej.